Tak, jestem. Szczęść Boże. Zapłać. Stanisław Krajski, z księdzem Mirosławem Mikulskim rozmawiam, tak? Tak. Ta rozmowa jest nagrywana, czy ksiądz się na to zgadza? Zgadzam się. Będzie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu pod tytułem Między ołtarzem i boiskiem. Czy na to też ksiądz wyraża zgodę? Wyrażam. No proszę kontynuować swoją opowieść. Więc po tym odczytaniu tego referatu zostałem wezwany do przełożonych i oczywiście nie wydalono mnie, ale dano mi do zrozumienia, że no będą problemy z moimi święceniami kapłańskimi. Ale jakoś tak sprawa się rozeszła, nic potem nie wynikało, nie było, nie pamiętam żadnych wydarzeń szczególnych, ale przytaczam te dwa wydarzenia, szukając przyczyny, dla której mogła zapaść decyzja o wydaleniu mnie ze zgromadzenia. No, ja dzisiaj no, oceniam to bardzo już tak z dystansu, z tylu lat. Nie mam jakiegoś, znaczy żal może pozostał, ale jakieś, no, nie mogę. Rozumiem to, że to były takie czasy. Był taki styl wychowywania w seminariach. Wtedy taki był styl. Pamiętam w tym zgromadzeniu zakonnym, no, ćwiczono nas w takiej bardziej pokorze. Pamiętam takie też wydarzenia, które mogły być też przyczyną. Na przykład rekreacja w seminarium była w tygodniu, znaczy codziennie po obiedzie i po kolacji, gdzie można było prowadzić rozmowy głośne. Natomiast czwartki były rekreacje takie dłuższe do 16 godziny. Tam nas było chyba z 60-70 kleryków. Myśmy wtedy byli młodzi ludzie, to było w środowisku, ten klasztor w środowisku wiejskim. Myśmy pracowali dużo w ogrodzie, był ogród warzywny, były hektary ziemi, które ten zakon miał, trzeba było tam uprawiać i myśmy to w wolnym czasie pomagali w tej gospodarce. Ale czwartki były takie dniami rekreacji i myśmy bardzo kochali sport. Ja bardzo lubiłem sport wtedy. Myśmy chcieli się jako młodzi chłopcy w czymś wyżyć. Pamiętam w czwartki urządzaliśmy takie mecze, zrobiliśmy sobie boisko pod lasem. Chodziliśmy tam w czwartki na grać w piłkę. Myśmy czekali na te czwartki, na tą rekreację, żeby sobie pograć w piłkę, żeby można było zdjąć habity zakonne i pograć. I było nie jeden raz tak, że gdy myśmy na przykład był obiad w czwartek, a on się łączy z rekreacją, i czym wcześniej obiad zjedliśmy, tym było więcej czasu na tą rekreację do 16. Myśmy wtedy w czwartki bardzo szybko chcieli zjeść obiad, żeby zakończyć i już mieliśmy wszystko przygotowane, tam trampki, żeby jak się zacznie po obiedzie rekreacja, żeby móc niemal biec na to boisko, za tą wieś tam pod las i tam grać w piłkę. I jeden raz tak było, że jeden z tych naszych prefektów, a i rektor też, widząc, że jak my tak już pragniemy tej gry, gdy otwierał te rekreacje, mówił, chcecie grać w piłkę, prawda? Myśmy mówili, tak! A on wtedy tak uśmiechając się mówił, no to może w duchu martwienia pójdziecie grabić liście. Albo mówił, no to pójdziecie do ogrodu plewić. No, myśmy się nie buntowali, ale twarz moja chyba ukazywała coś. I może to zapamiętano, chociaż nie pamiętam, bym się tam oburzał. Myśmy bardzo chcieli być księżmi i myśmy się tak nie sprzeciwiali, ale wewnątrz jakiś tam taki bunt powstawał. Może to też wpłynęło na to? Nie wiem. W każdym razie przed 15 sierpnia dano mi do zrozumienia
znaczy już właściwie w końcu czerwca, że jestem wydalony. No przeżyłem to bardzo, to wydalenie, a ponieważ bardzo chciałem być księdzem, więc zacząłem szukać jakiegoś seminarium, gdzie mógłbym kontynuować swoje studia, czy dokończyć, bo byłem po 5 roku, czy rokiem brakowało jeszcze doświęceń. I wtedy zaczął się taki bardzo dla mnie jeszcze czas, jeszcze bardziej taki przykry, bo jeździłem po seminariach. Odwiedziłem 7 seminariów. Pamiętam, był to Wrocław, Sandomierz, Olsztyn, gdzie nawet mój wujek, ksiądz był tam w diecezji warmińskiej, był nawet obrońcą Węzła Małżeńskiego w sądzie biskupim, też tam się wstawiał biskupa Wilczyńskiego. Potem był Gdańsk, Kraków, Lublin. I wszędzie, gdzie jeździłem, to albo mi kazano składać papiery i dostać dokumenty, albo ustnie rozmawiano i od razu mi mówiono nie. I za każdym razem, gdy do tych seminariów startowałem, była nowa nadzieja, że może tutaj zostanę przyjęty i odmowa nie. I do 7 seminarium zastukałem do Warszawy. To była moja ostatnia może nadzieja, tym bardziej, że mój wujek znał ówczesnego rektora seminarium warszawskiego, księdza Władysława Miziołka, który jeszcze nie był wtedy biskupem. I pamiętam, wtedy wujek mój przyjechał ze mną i poszliśmy do księdza kardynała Wyszyńskiego, do pałacu, na Miodową, ale ja nie poszedłem z nimi, oni obaj poszli na rozmowę, prosząc, żeby mnie przyjęto. I wtedy, no, nie zostałem również w Warszawie, nie zostałem przyjęty. No, ale ksiądz prymas, kardynał Wyszyński, powiedział, że on gdzieś poszedł na studia, jakieś, może do Lublina, no i wtedy zobaczymy. Ja wtedy... To już był koniec chyba września. Ja wtedy pojechałem do Lublina i tutaj spotkałem niezapomnianego dla mnie księdza Tadeusza Stycznia, późniejszego profesora, wielkiego człowieka, przyjaciela Karna Wojtyły, który potem objął katedrę etyki na Kulu po kardynale Wojtyle, gdy został papieżem. Wielki przyjaciel papieża, ksiądz Tadeusz Styczeń, salwatorianin. On tam był i on mi pomógł właściwie, gdy już byłem, trafiłem, akurat wtedy były egzaminy pisemne w końcu września, bo poza taki był chyba styl wtedy, że przyjmowano, ale były jeszcze egzaminy wstępne. Trafiłem w dzień, gdy już trwały 2 godziny egzamin pisemny, ale jakoś tam w dziekanacie załatwił ksiądz Tadeusz i wprowadzono mnie tam na tą salę. I ja przystąpiłem do tych egzaminów, papiery składałem potem, jakoś tam on załatwił, że podłożono te papiery w dziekanacie z datą czerwcową chyba i napisałem te, zdałem te egzaminy. Zostałem przyjęty na Wydział Psychologii, znaczy w Wydziale Filozofii na Psychologię, na Kulu. I tam zamieszkałem na takiej stacji w Lublinie i zacząłem studia na Kulu. Przeżyłem ten czas bardzo, do tego stopnia, czy nie tylko mi, no, włosy na głowie wychodziły naprawdę, ale na przykład dziwna rzecz zauważyłem, straciłem znajomość języków. O ile na przykład niemieckim, francuskim już umiałem się posługiwać, no nie biegle, ale dałem sobie radę w rozmowie, to zupełnie odeszła mi pamięć tych dwóch języków. I to
I to trwa niemal do dzisiaj. Tak przeżyłem bardzo te wydarzenia. Nie tylko to wydalenie obserwatorianów, ale potem te odmowy, bo to do 7 seminariów za każdym razem nadzieja, że może przyjmą i odmowa nie. A ja tak bardzo chciałem być księdzem. No dzwoniłem do rektora Władysława Miziołka, że mnie przyjęli z tego kula, ale mówił nie, musi pan studiować dalej, zobaczymy. Nie wiedziałem wtedy, że jednocześnie rektor Miziołek zlecił takiemu duszpasterzowi akademickiemu na kulu, ojcu Tomaszowi Rostworowskiemu, który był duszpasterzem studentów, polecił, nie mówiąc mi o tym. Ojciec Tomasz Ostrowski mi odnalazł i wezwał mnie do siebie i pytał, czy ja nie mógłbym prowadzić takiej gazetki, takiej gabloty duszpasterstwa akademickiego. Ja się podjąłem, ale potem jak się okazało, on chciał mieć, miał za zadanie obserwować mnie. Dlatego, że w tych seminariach, do których byłem, się zgłaszałem, szły za mną opinie. Te opinie powodowały to, że ze zdziwieniem odmawiano mi przyjęcia. Ja gdzieś tutaj mam tą opinię chyba. Odmawiano przyjęcia, mówiono wszędzie tak, proszę pana, to jest niemożliwe. Był pan u nich 9 lat, bo to od 50 roku do 59. Był pan u nich 9 lat i to jest niemożliwe, bo opinię pan ma bardzo dobrą. A stwierdzenie, że pan nie ma powołania do kapłaństwa, to jest niemożliwe. 9 lat, dopiero rok przyświęcenia, musiał pan pewnie popełnić coś, jakiś krymen, że pana wydano, no, tylko ze względu na to nie chcą panu psuć opinii, dlatego nie piszą o tym. Ja tu mam przed sobą jedno z tych opinii, która gdzieś tam przechowałem sobie i ja ją zacytuję. Niniejszym zaświadcza się, że Mirosław Mikulski, urodzony tu i tu w diecezji tysanomierskiej, przybyła w naszym zgromadzeniu od roku 1950 w charakterze mało seminarzysty, a następnie nowicjusza i kleryka. Ukończył w tym czasie gimnazjum ogólnokształcące i państwową maturę, 2 lata filozofii, 3 lata teologii. Należał zawsze do uczniów zdolnych. W zachowaniu jego w czasie jego przebywania w zgromadzeniu nie stwierdziło się żadnych braków moralnych, które by mu tamowały drogę do kapłaństwa. Ze względu jednak na swój charakter nie nadaje się do kapłaństwa. No więc takie mniej więcej opinie miewałem i one powodowały, że nie chciano mnie przyjmować, podejrzewając, że musiało być coś innego. W każdym bądź razie studiowałem na kulu. Tam zaliczyłem 1,5 roku psychologii, a jeździłem ciągle do Warszawy, pytając się, czy mogę być przyjęty. I po zrobieniu 1,5 roku psychologii otrzymałem z Warszawy taką informację, że od rektora Miziołka, że no, jeżeli już tak bardzo chcę, to mogę przyjechać do seminariów, mogę być przyjęty, ale będę cofnięty na studiach na 4 rok. Ponieważ byłem po sesji zimowej na kulu, więc cofnięto mnie na Warszawie na 4 rok od półrocza. I byłem przyjęty w Warszawie w seminarium. Ucieszyłem, że oczywiście przystałem na to, bo bardzo chciałem być księdzem. Przepraszam, musimy kończyć. Dobrze. Do następnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję.